Jest twórczo, pozytywnie i energetycznie. Mowa o warsztatach wakacyjnych, które dla dzieci przygotowało m.in. Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Dzieci w przeciągu tygodnia mają różne zajęcia artystyczne, ceramiczne, plastyczne. Też dużo się ruszają, to są tańce. Przy współpracy razem z ZOO Lubińskim i z RCS-em wychodzimy na kręgle i mamy też, jutro idziemy na warsztaty pszczelarskie do ZOO Lubińskiego, a w piątek ukoronowaniem wszystkiego jest wycieczka do kina na bardzo ciekawy film. Fajnie. Fajnie jest i bawimy się i mamy różne fajne zajęcia. Tańczymy i byliśmy jeszcze na judo, na zajęciach. Pan mówił, skąd pochodzą sztuki walki i uderzaliśmy w gazetę i ją rozwijaliśmy. Jestem na pokoleniach i mi się bardzo podobają. Dzisiaj też ćwiczyliśmy taekwondo. Tańczyliśmy hip-hop. No i fajnie było. Podczas zajęć ceramicznych dzieci pobudzają swoją kreatywność oraz tworzą ozdoby, które później mogą zabrać do domu. Tak było w przypadku przygotowanych inicjałów. Te prace, które tu widzicie Państwo, to są prace z zeszłego tygodnia, bo to są prace ceramiczne, więc żeby można je było kontynuować dalszej pracy, to muszą być wyschnięte, włożone do pieca, więc nie można je robić z dnia na dzień. To jest biskwit, czyli glina wypalona, pierwszy wypał. Mogą być kolorowane szkliwami, to musi się odbyć w pracowni, ponieważ to idzie drugi raz do pieca, a już nie będzie mieć kontaktu z autorami, więc prawdopodobnie będą sobie malować klejami brokatowymi albo farbami akrylowymi. Warsztaty trwają od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 14. Ponieważ chętnych jest mnóstwo, trzeba się na niej wcześniej zapisać, na przykład osobiście lub telefonicznie. Warsztaty wakacyjne będą trwały do 8 lipca. To jednak nie koniec wydarzeń zaplanowanych przez CDT w Lubinie. Mamy zaplanowanych kilka warsztatów, koncerty małe, klimatyczne, spektakle dla najnajów. Dla młodzieży mamy przygotowane warsztaty fotograficzne i wycieczkę do Wrocławia w poszukiwaniu różnych ciekawych miejsc i odwiedzeniu ciekawych miejsc kulturalnych. Wszystkie te wydarzenia dla dzieci będą darmowe. Zapisy ruszą niebawem, warto więc śledzić media społecznościowe Centrum Działań Twórczych.